Cześć, tu Mateusz Zafore Polska. Chłodzenie pomieszczeń pompą ciepła. Czy to możliwe? Zapraszamy na odcinek. Na naszym głównym kanale, na kanale Afore Polska, znajduje się już podobny film, który dotyczy chłodzenia pomieszczeń przy udziale pompy. Jednak my, w związku z tym, że temat jest ciekawy, zajmiemy się tym jeszcze raz dla Was, dla widzów naszej Akademii. Otóż, pompy ciepła umożliwiają chłodzenie pomieszczeń. Będziemy mówić dzisiaj tylko i wyłącznie o pompach Sola, ponieważ wielu, ale nie wszyscy producenci wyposażają pompy w taką możliwość. Skupiamy się dziś na swoich produktach. Z punktu widzenia użytkownika zadanie operacji chłodzenia pomieszczeń jest dziecinnie proste. Wystarczy na dotykowym wyświetlaczu na pompie bądź na aplikacji mobilnej na telefonie zaznaczyć żądaną temperaturę. I to wszystko. Z punktu widzenia technologicznego, nie wgłębiając się w szczegóły inżynieryjne, umożliwiliśmy to Państwu dzięki zastosowaniu czterodrogowego zaworu, który obraca obieg czynnika chłodniczego i pompa zamiast dawać ciepło, daje chłód. Sposoby chłodzenia pomieszczeń są dwa. Pierwszy z nich, ten najmniej inwazyjny, choć może bardziej kosztowny niż drugi, o którym będziemy mówić, to ten w oparciu o dotychczasową instalację grzewczą w naszym budynku. Czy jest to podłogówka na dwóch kondygnacjach, czy jest to system mieszany podłogówki z grzejnikami, czy są to same grzejniki, jest bez znaczenia. I odbywa się to tradycyjnie. Po prostu niska temperatura idzie na odbiorniki ciepła. Jakie są minusy? No, trudno nazwać to minusem. Pojawiają się Państwa pytania o tak zwany punkt rosy. Czy nie zacznie się skraplać? Czy nie zacznie lecieć z nich woda, jeśli będzie za duża różnica temperatur w pomieszczeniu? Nie, bo zastosowaliśmy czujnik, który automatycznie tę amplitudę temperatur zmniejszy albo utrzyma ją na tym samym stabilnym poziomie. Opcja numer dwa to skorzystanie z możliwości, jakie dają nasze pompy i zaopatrzenie się w klimakonwektory. Klimakonwektor to taki klimatyzator, tylko tańszy i bez jednostki zewnętrznej. Samo to rozwiązanie, ta opcja numer dwa, o której mówię, wymaga od nas poniesienia pewnych nakładów, bo te klimakonwektory trzeba kupić. Natomiast eksploatacyjnie będzie to znacznie tańsze niż opcja numer jeden, czyli korzystanie z dotychczasowej instalacji. Jakie przewagi daje nam opcja numer dwa, czyli nasza pompa i klimakonwektory nad tradycyjną klimatyzacją? Po pierwsze, nasza jednostka zewnętrzna, jedna sztuka, i nasza pompa, jedna sztuka, powieszona w domu, mogą obsłużyć aż 16 generatorów ciepła, zimna, generatorów temperatury, a więc aż do 16 klimakonwektorów możemy powiesić. Nie obwieszamy naszego domu wentylatorami z długości i z szerokości. Estetyka to pierwsza rzecz. Druga rzecz, oszczędności. Sam zakup klimakonwektorów będzie tańszy niż instalacja całej klimatyzacji i eksploatacja oparta będzie w oparciu o jedno urządzenie bazowe. Myślę, że są to argumenty, dla których zdecydowanie warto rozważyć obydwie opcje i zdecydować się na pompę, która w lecie chłodzi, w zimie grzeje. Tylko dwa urządzenia. Dzięki serdeczne.